27 grudnia bieżącego roku obchodziliśmy setną rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Pamiętają o nim nie tylko związani z Wielkopolską piłkarze poznańskiego Lecha, ale także pomocnik Krakowi Marcin Budziński, który wziął udział w konkursie zorganizowanym przez Głos Wielkopolski Nie zmarnujmy szansy tej. Należało nakręcić maksymalnie 100-sekundowy film, upamiętniający to powstanie ludzi, miejsca i ideały z nim związane. Marcin stworzył spot pod tytułem Dzięki Tobie, który polecam obejrzeć. Link do niego znajdziecie w opisie. Zagrał w nim były piłkarz Wisły Kraków, Polonii Warszawa oraz trzykrotny reprezentant Polski Konrad Gołoś. Występuje on w filmie na przemian jako współczesny Polak oraz powstaniec Wielkopolski. Możemy dzięki temu obrazowi jeszcze bardziej docenić, że żyjemy w czasach pokoju w wolnej Polsce. Wzbudza on podziw nad bohaterską postawą powstańców i wdzięczność dla nich za odzyskanie Wielkopolski. Jury doceniło film Zawodnika Pasów i przyznało mu wysokie 6. miejsce. Jednak na galę wręczenia nagród piłkarz nie mógł przyjechać. Nie jest to pierwsza produkcja Marcina Budzińskiego. Wcześniej nakręcił i wyreżyserował we współpracy z Canal Plus Skompromitowanych oraz nagrał film Świat bez piłki, zachęcający kibiców do przychodzenia na mecze Krakowi. Wszystkie te produkcje są bardzo udane i jestem pewien, że Marcin Budziński po zakończeniu kariery piłkarskiej nie będzie miał problemu ze znalezieniem nowego źródła utrzymania.